Czy Bogdy mówiąc na konferencji wiedział, że jego też obejmie ten materiał? Tak, wiedział już wtedy. To chyba też było widać, jak on wyglądał na konferencji, że był taki, no, jakby chory wręcz. Skomentujesz swoje wpisy na Ask Me? Też chyba święty nie byłeś. Ja nie mam sobie kompletnie nic do zarzucenia, jeśli chodzi o te kwestie. Nigdy się nie spotykałem z 15, z 16, z 17. Nie pisałem w takim charakterze z dziewczynami, więc kompletnie nie mam sobie tutaj nic do zarzucenia. Fame i Boxdel tyle kasy straciło, że możecie odwiedzić. Powiem tak, rozmawiałem z ludźmi z Fame i oni w żadnym stopniu nie blokowali ani mojego materiału, ani Konopskiego. Powiedzieli, że jeżeli ktoś sobie narobił takich akcji w przeszłości, to my mamy prawo o tym nagrać. Natomiast jakie będą kolejne ruchy Fejmu, nie mam pojęcia, ale podejrzewam, że jakieś zostaną podjęte. Kto mi groził? Ja głęboko wierzę, że tej osobie się po prostu bardzo, bardzo, bardzo odkleiło pod wpływem emocji. No nie tyle, że nie wziąłem tego na poważnie, bo tam wykonałem pewne ruchy, żeby zadbać o swoje bezpieczeństwo. Natomiast głęboko wierzę, że ta osoba, która powiedziała pewne słowa, że po prostu nie wytrzymała ciśnienia i tyle. Póki co ja nie będę tego tematu dalej ciągnął, bo nic mi się nie stało, nic się też nie stało Konopowi. Wiem, że po drugiej stronie była ogromna panika. Była bardzo duża panika, dalej zresztą jest. Co sądzisz, co będzie z Fame? Dlaczego nie było cię ostatnio na Fame jako prowadzący? Ja poinformowałem chłopaków, że pracuję nad materiałem dużym i potrzebuję też, żeby... Oni sami też chcieli rotować, nie? Ale też ja powiedziałem, że jakby była opcja, to fajnie jakbym no nie musiał się na przykład przygotowywać do programów i konferencji, bo mam no duży materiał robię, nie? Więc jakby decyzja o tym, że ja nie będę prowadził tej ostatniej konferencji, to już zapadła dużo wcześniej. Ja do końca nie wierzę, że tutaj ktoś będzie skancelowany, bo to też zależy, jak oni to wytłumaczą, nie? Jakie rzeczy też wyjdą przede wszystkim. Dubiel? Podejrzewam, że smutna muzyka, łóżko i walka za rok w Formule K1. Oświadczenie Fame? Ohoho. Tę sprawę traktujemy bardzo poważnie. Jako federacja chcemy przede wszystkim przekazać wyrazy współczucia osobom, które ucierpiały w wydarzeniach sprzed lat. To nigdy nie powinno się wydarzyć. Nie pozostaniemy obojętni względem takich zachowań. Dalsze kroki prawne podejmowane przez federację wymagają stosownego czasu operacyjnego związanego z działaniami i podejmowanymi w obszarze prawa spółek czy umów kontraktów. Nie, źle to trochę przeczytałem jakby. Będziemy o wszystkim informować Was na bieżąco. Jednocześnie prosimy o niełączeniu Fame z działaniami Michała Barona podejmowanymi w przeszłości przed powstaniem federacji. Poniżej pełna treść oświadczenia. Jako prezes zarządu spółki zarządzającej federacją Fame oświadczam, że Michał Baron został de facto wykluczony z bieżącej działalności federacji w trybie natychmiastowym. Decyzja została podjęta z powodu podejrzeń dotyczących bardzo niepokojących zachowań Michała w okresie przed rozpoczęciem działalności w federacji. Oświadczam również, że władze federacji nie posiadały wiedzy dotyczącej wspomnianych zachowań. O dalszych krokach natury formalnej federacja poinformuje w formie oświadczenia na oficjalnych kanałach Fame w mediach społecznościowych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że federacja podejmie natychmiastowe i stanowcze kroki względem innych osób występujących na naszych galach, wobec których skierowane zostały publicznie poważne zarzuty w związku z tą sprawą. Dziwne oświadczenie. Znaczy, na pewno mnie szokowało to oświadczenie. Co na to Wojciech Gola? A zerknę aż. Nie, od czasu publikacji filmu Wojtek siedzi cicho. Ostatnia wiadomość Wojtka Goli to jest kurwa, ja dalej prądu nie mam. To jest to oficjalne stanowisko Wojtka Goli. Nie ma prądu. Czy Bombel wiedział o tym, że wspomnisz o nim w materiale, czy dowiedział się po? Powiedziałem mu, że jak jeszcze on mi się, bo on mi ciągle gadał, ja to czysty, ja to nic, nie? A ja już miałem screeny wtedy i cały zapis rozmowy, ja to czysty. Ja tak mówiłem, tak? No nie wiem, on, a co? No to ja mówię, ty mi powiedz co? I tak gadaliśmy przez kilka dni w taki sposób, nie? Aż w końcu, jakby on był świadomy, że ja coś mam. Aż w końcu przyszedł i mi tam zaczął opowiadać jakieś, że to błędy, że był zakompleksiony i tak dalej.
Natomiast gdzieś tam darzy go sympatią dalej. Czuję się po prostu trochę taki zdradzony, bo uważałem, że jesteśmy takimi kumplami.